Nie opłaca się zbliżać zbytnio do kogokolwiek w tej robocie. Mówią ci to cały czas, ale i tak to zrobisz. Jesteśmy na tyle durni. Pierwszy raz, gdyś w obliczu prawdziwego zagrożenia, powinieneś pomyśleć: rany, mojemu życiu stale coś zagraża. Związek by mnie rozpraszał. No i to byłoby nie fair wobec drugiej osoby. Niestety, jesteśmy stworzeni do przekazywania genów. Gdy pierwszy raz znajdziesz się w obliczu prawdziwego zagrożenia, każda komórka ciebie powie: prawie umarłem, czas uprawiać seks. Ponieważ twoje ciało to idiota. Myślisz, że jesteś prymitywem z wielkich rowów afrykańskich i zagrożenie, które ono widzi, to jakiś lampart chcący cię zeżreć. Więc chce, byś zrobił substytut. Szybko. Więc pewnie zignorujesz tę poradę. Znajdziesz kogoś. Może jakąś słodką dziewczynę poznaną w śródmieściu, albo, broń Boże, innego agenta. Widziałeś filmy. Słyszałeś historię. Wiesz, jak możemy skończyć. Wyobraź sobie, że to ktoś, na kim ci zależy. Ta. Fajna sprawa. Fundacja nie powie ci, że nie może być w związku. Ci na górze nie są na tyle głupi. Nigdy nie wydają rozkazu, którego nikt nie posłucha. Zamiast tego wyślą cię na sesję doradztwa. Mają nadzieję, że zmienią twoje zdanie. Hej, wiesz co wpuszczają stale w poczekalni doradcy? Żółte psisko. Ta. To jest subtelność i zdumienie, którego spodziewamy się w fundacji. Ale tak jak powiedziałem, nic to nie daje. I tak to pewnie zrobisz. Mam tylko nadzieję, że jeden albo dwóch z was będą na tyle mądrzy, by mnie posłuchać. Reszta pewnie będzie bardzo zajęta. Może się ożeni? Może będzie miała dzieci? W najlepszym wypadku stres z pracy doprowadzi do rozwodu. W najgorszym? Jedno wpakuje w drugie kulkę, bo to najmilsze, co pozostaje. I niech Bóg ma was w opiece, jeśli zakochacie się w skipie. Serio, kurwa. Nie róbcie tego. Czy ja się kiedykolwiek ożeniłem? Ta, raz. Jej imię? Nie pamiętam. Nie pozwalają mi. Myślę, że była piękna.